Dzień dobry wszystkim, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Agata Kopaczewska. Wiemy, że to, co wydarzyło się w Dąbrowie Górniczej, absolutnie nie powinno mieć miejsca. Jest to bardzo gorszące, potwornie boli, mnie również. Jak to zazwyczaj bywa w takich momentach, sytuacja jest wykorzystywana do ataku na cały kościół. Jeden ksiądz bądź jakaś grupa się potyka, robi coś potwornego, robi jakiś błąd, a przedstawia się to tak, jakby cały kościół zachowywał się w ten sposób. Czy jeśli jakiś lekarz robi błąd, czy od razu skreśla się wszystkich lekarzy i żadnemu się już nie ufa? Chciałam podzielić się z wami moim doświadczeniem. Mnie ta sytuacja nie odsuwa od kościoła, od Boga. To jest absolutnie dzieło szatana, który chce nas jakby od środka zniszczyć, od środka zburzyć naszą wspólnotę. Ale oczywiście nie musimy się temu poddać. Teraz zależy, co kto z nas zrobi. Warto zastanowić się, zadać sobie pytanie, dlaczego ja jestem w kościele? Czy jestem w kościele ze względu, nie wiem, na, załóżmy, jakiegoś dobrego księdza, który ma naprawdę fajne kazania i mnie to przyciąga? Czy załóżmy, jestem w kościele dlatego, że ktoś wywiera na mnie presję? Załóżmy na przykład rodzice, nie wiem, dziadkowie. A może naprawdę szukam tam prawdziwego Boga i dla Niego tam jestem. Tak więc ten wielki błąd, ta afera, ta sytuacja nie powoduje u mnie chęci odejścia od kościoła, od tego, co dla mnie tak ważne, dlatego właśnie, że ja nie jestem tam ze względu na księży. Dzięki Bogu w swoim życiu trafiłam na super księży, na ludzi z powołania, którzy są to bardzo otwarci, zawsze pomogą, wysłuchają, są bardzo, bardzo mądrzy i naprawdę bardzo ich cenię, są dla mnie autorytetami, także naprawdę jestem wdzięczna Bogu, że ja na takich akurat księży trafiłam. Dzięki temu doświadczeniu też wiem, mam świadomość, że tacy faktycznie są i takich poszukujmy w miarę możliwości. Myślę, że ta sytuacja, ta afera w Dąbrowie Górniczej również powinna skłonić nas ku takiej refleksji, czy my za mało nie modlimy się za księży. Robili to w dobry sposób, by byli tam właśnie z powołania, nie dlatego, że ktoś, załóżmy, wywarł na nich jakąś presję. Wydaje mi się, że już o tym kiedyś mówiłam na jakimś filmiku. Pamiętajcie, że takie sytuacje kryzysowe, takie rzeczy możemy wykorzystywać w dobry sposób. Co to w ogóle znaczy? Zastanówmy się, co my możemy dać od siebie, żeby w kościele było lepiej. Wiadomo, nie zmienimy całego kościoła, nawet połowy, ale jakąś część możemy. Zastanówmy się, co my możemy dać od siebie, żeby faktycznie było lepiej. Na przykład właśnie modlić się więcej za księży. Jeśli taka kryzysowa sytuacja powoduje, że ktoś ma taką postawę, o, to super okazja, żeby teraz właśnie kościół zostawić i odejść. Nie chcę być więcej w takim kościele. Jeśli mamy takie myślenie, to prawdopodobnie nigdy w tym kościele tak naprawdę nie byliśmy. W 100%. Także każdy z nas powinien zadać sobie pytanie, dlaczego jestem w kościele? Co mnie tam przyciąga? Kto mnie tam przyciąga? Kogo poszukuję? Czego poszukuję? Myślę, że jak odpowiemy sobie na to pytanie, bardzo dużo nam to wyjaśni i ułatwi i też będziemy wiedzieli, jak właśnie odbierać taką kryzysową sytuację, jak taka właśnie afera w Dąbrowie Górniczej, która absolutnie nie powinna się wydarzyć, nie powinna mieć miejsca i myślę, że każdego z nas bardzo gorszy. Wkrótce kolejne materiały, kochani, także ja będę już przygotowywać dla Was kolejne odcinki. Dziękuję za obejrzenie, za wysłuchanie, za to, że jesteście ze mną, za Wasze zaangażowanie, za Wasze wsparcie. Dziękuję wspierającym za właśnie też wsparcie finansowe, bardzo to doceniam. Mam nadzieję, że uda się właśnie zakupić ten nowy sprzęt, żeby jeszcze lepiej ten kanał móc prowadzić, żeby była ta lepsza jakość. Dla Was chcę to ulepszać. Dziękuję też za to, że jesteście ze mną na Instagramie, że zadajecie pytania, że jesteście tam ze mną, oglądacie rolki, posty, czytacie, komentujecie, wiadomości prywatne różne mi wysyłacie. Dziękuję Wam za to. Bardzo, bardzo, bardzo doceniam Waszą obecność i chciałabym, żebyście to wiedzieli. Kocham robić ten kanał dla Was, także dla Was tutaj jestem. Dziękuję.